Tutaj to jest krew widać. Boże drogi. To rodne dziecko. Kobieta z dwojgiem dzieci i siostrzeńcem przyszła odwiedzić rodzinny grób. Najmłodszy chłopczyk został uderzony płytą. Była to płyta pionowa z napisami. Uderzyła dziecko w głowę, dziecko się przewróciło. Też na betonowe podłoże. Ile taka tablica waży? 100 kilo może, więcej nie. Matka próbowała ratować synka. Wezwano lotnicze pogotowie ratunkowe. Pomimo niemal godzinnej walki o życie tego dziecka, niestety nie udało się go uratować. Jak to możliwe, że taka płyta, widać, że grób nie jest stary, nie? 4-letnie. Z oczywistych powodów śledczy nie przesłuchali jeszcze matki. Okoliczności tego zdarzenia są niejasne. Są różne wersje. Mógł ktoś tą płytę, któraś z tych osób, potrącić. Co to za zasady, w 90% odpowiada zarząd cmentarza, tak? Bo on ma obowiązek dbać, ale jeżeli to był grób akurat wybudowany i coś się zaraz działo i widać, że ktoś odwiedza ten grób, no to też jak widzi, to tak samo będzie odpowiedzialny. Od pomnika odpadła nie tylko tablica, ale też część płyty, do której jest mocowana. Będziemy musieli odpowiedzieć na pytanie, czy ten grób został prawidłowo pobudowane i to jest najważniejsze pytanie dla nas. Doświadczenia biegłego z zakresu kamieniarstwa są takie. Nie ma możliwości, żeby przewróciło dobrze i prawidłowo zamontowaną tablicę nagrobkową. Jest to nagminne i praktycznie w moim zawodzie spotykam się na co dzień z taką praktyką złego montowania tablic nagrobkowych. W czerwcu do podobnego wypadku doszło na cmentarzu w Łapiennie koło Gniezna. To jest coś nie do opisania. Dziecko biega, wszystko jest dobrze, nagle łup, wystarczy moment i nie uwagi. Wtedy na 5-letnią dziewczynkę spadł kamienny krzyż. Marysie udało się uratować, ale do dzisiaj jest rehabilitowana. W styczniu prokuratura umorzyła śledztwo, bo nie udało się ustalić sprawców zaniedbań. W każdej chwili może on się tam przewrócić, ale to jest bardzo duży krzyż betonowy, nie? Tę wypowiedź na cmentarzu w Łapiennie nagraliśmy dzisiaj. Monika Zalewska, Wydarzenia.